Cześć, nazywam się Magda Karwat-Marek, a to jest podcast Preteksty do Rozmowy. Postanowiłam, że w każdym z odcinków tego programu spotkam się z gościem pod jakimś nowym, ciekawym pretekstem. Chciałabym, żeby ten podcast poszerzał naszą wiedzę o świecie, dodawał siły i pomagał budować bardziej satysfakcjonujące życie. A jeśli Ci się spodoba, to daj znać i oceń ten podcast. Możesz go słuchać na platformach streamingowych i już niedługo, mam nadzieję, że jak słuchasz to już tak, to już niedługo oglądać też na YouTubie. Zapraszam, to jest odcinek 36 i pretekstem do tej rozmowy jest oddech. Ostatnio trafiłam na kilka podcastów o tej tematyce, na przykład Oriny Krajewskiej i też na książkę Jamesa Nestora Oddech o takim tytule. Kilka faktów mnie zaskoczyło, bo przecież o oddychaniu powinniśmy wiedzieć wszystko, albo nie trzeba wiedzieć nic, bo przecież po prostu to robimy, to o co chodzi. I w tym odcinku porozmawiam z lekarką, dr Elżbietą Dudzińską, która zafascynowała się w swojej praktyce lekarskiej właśnie tematem oddychania i to nad tym oddychaniem pracuje z pacjentami. Jak oddychać prawidłowo, dlaczego warto, jak redukować swój stres, co ma oddychanie do libido i czemu płaski, umięśniony brzuch to nie zawsze musi być dobry pomysł, to o tym właśnie z dr Elżbietą Dudzińską. Ten odcinek będzie podzielony na dwie części, ponieważ wiedza pani doktor jest bardzo szczegółowa i podcast jest dosłownie nasycony tymi informacjami. Zdecydowałyśmy, że łatwiej będzie tę wiedzę podzielić na odcinki. Daj znać, jak Ci się podobało i znajdź nas na Instagramie. Wszystkie szczegóły w opisie, a już teraz zapraszam. W zasadzie już zaczęłyśmy i ja już tutaj cała podskakuję na fotelu, bo ze mną pani doktor Elżbieta Dudzińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani doktor, pani prowadzi praktykę lekarską i na co dzień zajmuje się pacjentami, prawda? Tak, to jest część mojej działalności, bo przyznam, że bardzo dużą pasją również jest edukacja prozdrowotna i profilaktyka, bo po latach różnych studiów, praktycznej pracy i też pracy też w różnych obszarach mam przemyślenia, że absolutnie podstawą wszystkiego jest profilaktyka i gdybyśmy tylko minimalną uwagę zwracali na bazowe rzeczy, to myślę, że 50% schorzeń moglibyśmy uniknąć, choćby nawet wymienić tutaj takie rzeczy jak prawidłowa postawa, z którą większość z nas łącznie ze mną ma problem, czy prawidłowe oddychanie, czy bazowe rzeczy z odżywiania, nie wchodząc już w jakieś wyszukane suplementy, diety i tak dalej, więc mam tutaj bardzo dużą pasję, żeby dzielić się wiedzą, motywować ludzi, żeby zadbać o siebie, zanim naprawdę będziemy mieć wyzwania zdrowotne, a oddychanie jest jednym z takich obszarów. Co więcej, gdyby pani 7 lat temu zapytała mnie o oddychanie, na przykład czy należy wydychać przez nos czy przez usta, zastanawiałabym się, przyznam się szczerze, co odpowiedzieć. Albo gdyby pani powiedziała, no wiesz, mam problem z oddychaniem, a jakieś zapalenie złapałaś, coś, to już zaraz wywiad, słuchawki. W ogóle kwestia jakby fizjologii oddychania nie istniała również w moim umyśle. Może przesadzam 7 lat temu, bo na studiach w Stanach się z tym tematem zetknęłam, ale wcześniej absolutnie nie. No i niestety muszę stwierdzić, że takie jest ogólne podejście, bo my jako lekarze, ogólnie jako grupa, zupełnie nie zwracamy uwagi na to. No, mam pytanie, czy zdarzyło się pani podczas wizyty lekarskiej, żeby ktoś policzył liczbę oddechów na minutę, czy sprawdził, jak pracuje przepona? Nigdy. Ja w ogóle jestem zaskoczona, że to jest jakiś temat i że my musimy się uczyć oddychać, bo ja myślałam, że my to wszystko umiemy już. Teoretycznie nie musimy, czy raczej nie musielibyśmy, gdybyśmy tego nie popsuli. To tak samo jak z postawą. Rodzi się dziecko i ono oddycha absolutnie prawidłowo. Przez nos język jest we właściwym miejscu. Dziecko też pięknie, odkąd się już nauczy chodzić czy siedzieć, ma prawidłową postawę. I z czasem powoli to psujemy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Niektórzy z nas później. Ci z nas, co, że tak powiem kolokwialnie, wcześniej sobie popsują wzorzec oddychania. No niestety można to zobaczyć na naszych twarzach, bo wiąże się to z innym kształtem twarzy, często z niedorozwojem żuchwy, z wadami zgryzu. No dużo różnych konsekwencji, więc
Jeżeli sobie nie zepsujemy, to temat oddychania nas nie dotyczy, bo to się dzieje wszystko automatycznie i prawidłowo, ale jeżeli gdzieś ten nasz wzorzec oddychania po drodze ewoluował w kierunku nieprawidłowym, to niewątpliwie może to przynieść duże szkody dla organizmu, bardzo dużo można poprawić i jednocześnie jesteśmy w XXI wieku osobami, które chciałyby mieć quick fix we wszystkim. I tu warto sobie zdać sprawę, że jakby jeśli chodzi o rozwój patologii, to tak jak z wadą postawy, mogę się 40 lat garbić i nic się nie dzieje, ale w końcu w piątej czy szóstej dekadzie zaczną być poważne bóle, w zależności jaka jest wada postawy, czy krzyża, czy innego odcinka kręgosłupa, już nie mówiąc o kwestii narządów wewnętrznych, na które się też przekłada nieprawidłowa postawa, czy takich rzeczy, no w pewnym sensie częściowo kosmetycznych, ale nie tylko, jak haluks, które są też konsekwencją nieprawidłowej postawy przez lata. To samo jest z nieprawidłowym wzorcem oddychania, zwłaszcza, że konsekwencji nieprawidłowego oddychania wiele osób w ogóle nie łączy z objawami, jakie ma. No, absolutnie większość osób nie ma świadomości, że nieprawidłowe oddychanie przekłada się na nieprawidłową funkcję na miednicy, co u kobiet wiąże się, jeśli są młodsze i to jest ten wcześniejszy etap, na przykład z bardzo bolesnym współżyciem seksualnym plus infekcjami. U mężczyzn może się to wiązać albo z problemami z libido, z potencją, albo z przedwczesnym wytryskiem. Z kolei kobiety, jak mają więcej lat, nawet jeśli nie rodziły, to jest kwestia nietrzymania moczu, czy kwestia wypadania narządów rodnych, więc ja celowo wzięłam taki przykład, dlatego że on jest w pewnym sensie, można powiedzieć, ekstremalny, bo komu przyszłoby do głowy, że te sprawy, o których wspomniałam, mogą mieć cokolwiek wspólnego z oddychaniem. Ja jestem zaskoczona, bo teraz już zaczęłam się trochę bać, jak to jest oddychać prawidłowo, a jak to nieprawidłowo. Ale zacznijmy może od początku. To co to znaczy prawidłowy oddech, a co to znaczy nieprawidłowy oddech? Dobrze, więc w zasadzie tu są takie trzy łamane przez cztery elementy prawidłowego oddychania. Pierwszy element to jest droga oddychania. Jedyną prawidłową drogą oddychania jest nos. W spoczynku i przy łagodnej aktywności fizycznej, mówię tu o osobach zdrowych, czyli wdech i wydech przez nos, w spoczynku i przy łagodnej aktywności. Skoro przez nos, usta mamy zamknięte i tutaj trzeba podkreślić prawidłową pozycję języka. Język powinien delikatnie spoczywać na podniebieniu, czyli jak mamy zamknięte usta, jak Państwo nas słuchają, to warto zamknąć oczy i zadać sobie pytanie, gdzie jest mój język? Oczywiście jak mamy otwarte usta, to tu może jeszcze jedno słowo komentarza, które jakby praktyka z pacjentami mnie tego nauczyła. Przychodzi pacjent czy pacjentka, mówię, już tak celowo, to jak pani oddycha? Przez nos czy przez usta? Większość osób przez nos, absolutnie. Dobrze. I mam osobę przed sobą, widzę 45 godzinę czasu i 50%, 60%, 30%, w zależności od osoby, ta osoba się przełącza i oddycha przez usta. Więc skąd jest ta nasza iluzja? Bo jak słyszymy osoba oddychająca przez usta, to od razu sobie wyobrażamy kogoś taką rozdziawioną paszczą i sobie myślimy, no nie, to nie ja. Oczywiście, ale 2-3 mm rozchylone usta i wciąganie przez nie powietrza, to jest również oddychanie przez usta. Więc warto poobserwować siebie, bo jak mam częściej kontakt z osobami, które były na pierwszej wizycie, czy gdzieś tam na warsztatach, to później słyszę, ale wiesz, no miałaś rację, rzeczywiście zdałam sobie sprawę, że się przełączam w jedną, w drugą stronę. Więc poobserwujmy siebie, czyli prawidłowo to powinien być nos, wdech i wydech. Podkreślam dlaczego. Bo bardzo często się spotykam i to wśród fizjoterapeutów, niestety często, że wydech powinien być przez usta. Zupełnie nie wiem, skąd się to wzięło. Oczywiście rozmawiamy o oddychaniu w spoczynku i przy łagodnej aktywności fizycznej, no bo jakby po kolei dzieje się to w ten sposób, że jeżeli zaczynamy jakąś aktywność fizyczną, jest wysiłek, no to
pewnym momencie nos, nos zmienia się wdech przez nos, wydech przez usta, no a przy intensywnej aktywności jest usta, usta. Ale normalnie w spoczynku powinien być absolutnie nos. Czyli tutaj mamy jeden element prawidłowego oddychania. Drugi element, mówiąc o mechanice oddychania, to jak nasi słuchacze, jeśli mogę tak powiedzieć, wysłuchają nasz podcast, to zapraszam ich do pójścia przed lustro i popatrzenia na siebie, jak oddychają, o co chodzi. Prawidłowo, jeśli chodzi o mechanikę oddychania, powinniśmy oddychać tak zwanym torem dolnym całościowym. Czyli jeżeli patrzymy na siebie, czy patrzymy na kogoś w spoczynku, siedzącego czy stojącego, nie powinniśmy widzieć żadnych wertykalnych ruchów. Tu obręcz barkowa jest praktycznie nieruchoma. Natomiast chodzi nam dolna część klatki piersiowej, ale uwaga, ona nam bardziej powinna chodzić jak akordeon. Delikatnie na całym obwodzie, ale rozszerzać się na boki. Niestety spotykam często osoby, które albo mylnie zrozumiały, albo instruktorzy na przykład zajęciach jogi były nie tak zinterpretowane, czy może zbyt mało uważnie przedstawione, że osoby na siłę próbują oddychać torem dolnym brzusznym, czyli wypychają z przodu ścianę brzucha i wciągają, co jest bardzo nieefektywne i nieprawidłowe, bo przede wszystkim dolne płaty płuc, tam jest największe powierzchnie wymiany, najwięcej krwi, one są z przodu wyżłobione, z przodu mamy narządy wewnętrzne, wątroba, żołądek, śledziona i tak dalej. Więc wypychanie brzucha do przodu przy takim oddychaniu przede wszystkim nie wentyluje nam właściwie dolnych płatów, plus też wpływa negatywnie na te mięśnie okrężnego brzucha, czyli tego, który jest poniżej przepony, który, jak to powiedzieć, stanowi nasz gorset taki od pasa w dół. To jest właśnie ten mięsień, jak tutaj ktoś jest może zainteresowany. Jego dobra kondycja sprawia, że mamy tak zwane płaskie brzuchy. Wszyscy myślą o podłużnych, poprzecznych. Oj, to wszyscy są teraz zainteresowani. Zainteresowani. To jest mięsień leżący najgłębiej, czyli pierwszy to był nos, wdech i wydech przez nos, język delikatnie oparty na podniebieniu. Drugi element, oddychanie torem dolnym całościowym, czyli tutaj na całym obwodzie, zwłaszcza boki nam chodzą. I trzeci, tu może z tym drugim elementem wiąże się coś, na czym też sama bardzo pracuję, a mianowicie nasza postawa. Mięśnie oddechowe i posturalne pełnią symultanicznie obie role, no bo w oddychaniu bierze na przykład udział mięsień okrężny, który nie jest stricte mięśniem oddechowym, ale też przeponę z mięśniem posturalnym. No, nie ma innej możliwości, w związku z tym każdy z nas, jeżeli ma nieprawidłową postawę, większość z nas, zwłaszcza młodych ludzi, też bardzo zgarbiona przez 8 czy ileś godzin pozycja, jeszcze do tego głowa do przodu wyciągnięta, bo mamy przed sobą tablet, smartfon. To wszystko zaburza pracę mięśni. Też jak Państwo nas słuchacie, proszę po prostu się zgarbić i spróbować poddychać w tej zgarbionej pozycji, więc zobaczycie Państwo, że zupełnie inne części tułowia zaczynają chodzić, a jak siedzimy tak cały czas, to się nam to wydaje normalne. Jak się wyprostujemy, to zaczyna być dziwne, no bo organizm się adaptuje i tą patologię zaczyna traktować jako wygodną normę, co niestety kolejność jest taka. Adaptacja, kompensacja, a później krach. Wcześniej czy później. Więc tu mamy w ogóle ten... ładniej się wygląda, jak tak pani mówi, kiedy się oddycha dobrze, bo to i wyprostowana postawa, tak. I tutaj rozszerza się ciało na boki, nie oddychamy tak, nie drga nam ciało, plus jeszcze zamknięte tutaj usta, chyba że w uśmiechu to wiadomo, że można zęby pokazać, ale od razu ten prawidłowy oddech to generuje jakąś taką też prawidłową postawę ciała. By to powiedzieć. Dobrze by było, żeby to tak było z automatu. Ja oddycham dobrze, ale ze swoim garbieniem już może inaczej, mam świadomość, kilka dekad, a walczyć zaczęłam stosunkowo niedawno. Każdy nawyk, który mamy utrwalony, czy to jest nawyk złego oddychania, bo oddychamy przez usta, czy oddychamy torem górnym, czy z kolei nawyk nieprawidłowej postawy, im dłużej pracowaliśmy,
no, tym więcej wysiłku od nas wymaga, żeby go odwrócić, więc no, nie, niewątpliwie jedna i druga rzecz wymaga pracy, ale wystarczy systematyczność i tu nie trzeba jakichś dzikich wysiłków i dzikich alokacji czasowych, no ale o tym później, więc tor dolny całościowy, prawidłowa postawa. I kolejny niezwykle ważny element to, jakby tak najbardziej komunikatywnie powiedzieć, wentylacja dostosowana do potrzeb organizmu, czyli częstość oddychania i głębokość oddechu, która się dostosowuje automatycznie do tego, co robimy, jakie mamy potrzeby, bo potrzeby są większe przy aktywności fizycznej, ale też nasz oddech zmienia się w różnych emocjach. Zjemy ciężki posiłek, jest trawienie, ktoś, no nie wiem, pójdzie na imprezę i troszeczkę przesadzi z relaksowaniem się. Więc te wszystkie rzeczy mają od razu swój oddźwięk w oddychaniu. Ja tu podkreślę, rozmawiamy o tym oddychaniu 24 na dobę, bo zaraz do tego wrócę, ale czyli ten element prawidłowa wentylacja. Innymi słowy, jest to liczba oddechów na minutę i głębokość oddechu dostosowana do potrzeb organizmu. Jeżeli oddychamy prawidłowo w spoczynku, ta liczba oddechów powinna być między 8-12. Nowe podręczniki próbują mówić 14. Ja bym skomentowała to w ten sposób, jest to prawidłowa liczba oddechów dla bardzo nielicznej grupy osób, które się urodziły dość wysoko nad poziomem morza, bo ta odpowiedź wentylacyjna się bardzo wcześnie kształtuje i bardzo długo utrzymuje. Więc natomiast większość z nas, jeśli ma dobrze zbalansowany układ autonomiczny i jeżeli nie cierpi na jakieś schorzenia, które wymuszają inny wzorzec oddychania, czy już nie mówię tu o niewydolności lewokomorowej, czy kwasicy cukrzycowej, czy sytuacjach, kiedy no, po prostu musimy oddychać szybko i przez usta, bo inaczej no, nasza patologia by nas zabiła, to zdecydowanie powinien to być zakres 8 i 12. No i też mamy różną pojemność płuc. Średnio ta objętość oddechowa, czyli ta ilość, którą wdychamy i wydychamy, plus minus 500 ml, czyli między 400 a 600. Innymi słowy, jeśli mamy kogoś, jeśli ktoś z nas oddycha 10 oddechów na minutę i wdycha i wydycha 500 ml, to wentylację minutową ma 10 razy 500, 5 litrów. Czyli ona jest między średnio 4 a 6 litrów spoczynku. Czyli już tak krótko podsumowując, nos, wdech i wydech przez nos, tor dolny całościowy, czyli oddychamy dolną częścią klatki piersiowej i trzeci element, spokojny, wolny oddech przez nos. Jak siedzimy i nic nie robimy, on powinien być prawie niewidoczny. To nie o to chodzi, żeby... Właśnie to są mity a propos oddychania, więc też gdzieś było pytanie, pewnie się pojawi odnośnie mitów, to nie będę tutaj zaburzać. Wyprzedzać, tak. Dobrze, czyli mamy takie trzy, właściwie cztery punkty główne, bo oddychanie przez nos, a nie przez usta, czyli ta postawa taka prosta, oddychanie, jak pani doktor wspominała, na boki. To jest dla mnie zaskoczenie. Trochę bardziej na boki niż do przodu. I... Całym obwodem, ale zdecydowanie ten ruch jest bardziej, skojarzmy go z akordeonem, a nie niesymetryczną piłką, która się wydyma do przodu. Nie z ciążowym brzuchem. No właśnie. I czyli mamy kilka tych punktów, o których warto byłoby pamiętać. I jeszcze ta czwarty, o którym pani mówiła na końcu, czyli... Wentylacja dostosowana do potrzeb, no bo to też większość z nas niestety oddycha za szybko, nadmiernie i wydycha za dużo dwutlenku węgla i to jest coś, co jest bardzo nierozpoznawane, a daje bardzo, bardzo konkretne konsekwencje, więc... Warto zwrócić uwagę i tu gorąco namawiam wszystkich, którzy nas słuchają, po prostu jak często oddychamy i zwrócenie uwagi jeszcze na takie elementy, które są też nieprawidłowe, a mianowicie częste wzdychanie. Właśnie chciałam pytać, czy to jest zdrowe wzdychanie? W książkach jest napisane, że fizjologiczne wzdechnięcie to takie jedno na 7-8 minut. Oczywiście wcale nie musimy wzdychać raz na 7-8 minut i to nie prowadzi do stwierdzenia, że coś z nami jest nie tak. Niemniej jednak myślę, że tak jak ja, każdy z nas zna osoby, które, no i wiesz, 2 minuty mijają. Nie, no życie jest straszne.
i następne wzdechnięcie. Więc są osoby, które często wzdychają, czy częste ziewanie. Zdecydowanie to jest objaw hiperwentylacji, bo wzdechnięcie czy ziewanie to jest kilkukrotnie większa objętość oddechowa, dwu, trzy, zależy, że tak powiem, od osoby i efektywności tego wzdychania, nawet czterokrotnie, więc to nas prowadzi częste wzdychanie do właśnie tego nadmiernego oddychania, czyli wymieniamy więcej powietrza niż wymagałby tego nasz metabolizm. Chciałam pytać o to, jak wygląda nieprawidłowy oddech, ale w zasadzie już trochę pani doktor o tym powiedziała, mówiąc, jaki jest prawidłowy, no bo zakładam, że wszystko, co nie jest zgodnie z tą normą, niekoniecznie jest dobre. Zastanawia mnie tylko, że ten oddech między 8 a 12 oddechów na minutę wydaje się bardzo mało, co 5-6 sekund szybko licząc. 10, załóżmy średnio, bo powiedziałam 8-12, 10 oddechów na minutę, to mamy 6 sekund na wdech i wydech. To po prostu, jeżeli ktoś oddycha spokojnie, to w ogóle nie ma problemu. Więc sporo osób oddycha w częstości. Tu też pamiętajmy, że jeżeli jest wyższa temperatura, wyższa wilgotność, zdecydowanie zaczynamy oddychać szybciej. Tu mówimy o takiej temperaturze, czy jesteśmy wyżej nad poziomem morza, ale w tych warunkach, powiedzmy, ogólnie naszych w Polsce, nie mówię gdzieś tam w górach wyżej, to nie jest jakieś wolne oddychanie. Natomiast no, spotykam w swojej praktyce osoby, które oddychają 18-20 i tutaj znowu też trzeba pamiętać, że przy takiej dużej liczbie oddechów to nie zawsze musi być hiperwentylacja, bo są osoby, które jeżeli mamy dość głębokie oddechy i dużą liczbę oddechów, no to zdecydowanie mamy tą wentylację minutową bardzo podniesioną. Ale są osoby, które oddychają bardzo płytko, szczytami. I zamiast... Właśnie górą, prawda? Tutaj podnosi się klatka piersiowa, tak? Tak, przy czym no może się ta klatka piersiowa podnosić, bo ja mam utrwalony tor górny, załóżmy, bo byłam osobą, która przez całe... Zresztą kobiety dwa i... półkrotnie częściej mam zaburzenia wzorca oddychania. Jak ja kończyłam medycynę w latach 80., to nas na studiach uczono, że kobiety oddychają torem górnym, a mężczyźni torem dolnym, tak jakbyśmy mieli różne przepony. To absolutnie wynikało z faktu, że, jak to powiedzieć, kulturowo, modowo, moda na wciągnięte brzuchy, moda na obcisłe rzeczy, gorsety, paski. Więc jeżeli sobie tutaj zafundujemy na wysokości przepony taką skuteczną blokadę, no to żeby oddychać, żeby żyć, nie ma siły. Uruchamiamy tor górny. Czyli jeszcze wzdychanie, tak, to już ustaliłyśmy, że w zasadzie nie jest za często, to nie jest za zdrowo. Wzdychanie raz na jakiś czas rozumiem, że nic złego nie zrobi, ale absolutnie, absolutnie. Nie za często, czyli możemy sobie czasami dychnąć, jak nam się coś nie podoba, dobrze. A druga rzecz, to w takim razie o tym nieprawidłowym oddechu, gdzieś tam to nam się będzie pewnie przewijało, ale to wciąganie brzucha w takim razie też nie brzmi zbyt zdrowo. Nie, no nie brzmi zbyt zdrowo i tu już powiem o tym brzuchu, ale pozwolę sobie wrócić jeszcze do jednej rzeczy, bo zapomniałam o tym powiedzieć, a dotyczy to bardzo dużej grupy osób, zwłaszcza młodych i zwłaszcza tych z nas, którzy godzinami siedzą przy komputerze i mają bardzo pracę wymagającą koncentracji, a mianowicie zatrzymywanie powietrza na wdechu. Jest coś takiego. Trochę też. Nie oddychanie, tak, ale na przykład czyta pani maila, o rety, wdech i przestaje pani oddychać na 20-30 sekund. Nie tak dawno czytałam badania, które pokazały, że tak zwany, nazwano to bezdech e-mailowy, to zjawisko, że ten bezdech e-mailowy wiąże się z większą ilością epizodów bezdechu nocnego, więc warto o tym pamiętać, a oczywiście jeśli zatrzymujemy powietrze na wdechu, no to znowu mamy bodźcowanie części współczulnej układu autonomicznego. Także zatrzymywanie na wdechu nie jest dobrą manierą, z kolei zatrzymywanie po wydechu rozszerza nam zakres tolerancji na dwutlenek węgla, znaczy każde zatrzymywanie, tylko że to po wydechu jest bardziej efektywne, bo wtedy mamy mniejszą pojemność płuc po wydechu w danym momencie.
ale też przede wszystkim zatrzymanie powydechu bodźcuje nerw błędny i bodźcuje nam część przywspółczulną. Więc jest różnica, czy zatrzymujemy powietrze na wdechu, czy na powydechu. I zatrzymywanie na wdechu nie jest dobrą manierą. Zdarzy się od czasu do czasu cokolwiek, organizm nasz wszystko, to powiedzieć, przyjmie i sobie poradzi, ale jeżeli zaczyna to być częsty nawyk, no to stopniowo są konsekwencje. Ale też przecież są takie techniki oddechowe, czy wtedy, że się tak nabiera powietrza, wstrzymuje się, wydycha i też się wstrzymuje, czy to jest zupełnie inna sprawa niż taki ten codzienny oddech? Chciałabym odróżnić fizjologię i normalny oddech, o którym rozmawiamy, od ćwiczeń oddechowych, które mają konkretny cel. I ja tu mówię o ćwiczeniach oddechowych, które możemy zastosować, jeżeli chcemy przywrócić prawidłowy fizjologiczny wzorzec oddychania. I absolutnie nie rozmawiam w tej chwili o żadnych wyszukanych pranajamach, które na jodze czy na innych ćwiczeniach relaksacyjnych, czy na przykład przy terapii ciała Loena, gdzie tam celowo jest wydech przez usta. Te wszystkie rzeczy są, jak to powiedzieć, czymś niezależnym, bo one są podstawą do tego jest oddech, którym oddychamy 24 na dobę, bez względu na to, jakie mamy przekonania duchowe, spirytualne, religijne, polityczne. Każdy z nas musi oddychać. Nie ma siły. Jak przestanie oddychać, nie będzie miał żadnych przekonań. W związku z tym, kolejna rzecz, skoro oddech ma wpływ na zdrowie, to umówmy się i to nie jest po prostu, że tak powiem, oczywista oczywistość, że to te 24 na dobę, przez to, że dotykają nas 24 godziny, oddychanie w ciągu dnia i podczas snu, wpływają przede wszystkim na nasze zdrowie. To, że ja pójdę 3 razy w tygodniu na jogę i sobie tak czy inaczej pooddycham, a przez pozostałe 23 godziny w ciągu dnia oddycham nieprawidłowo, no to co będzie miało wpływ na moje zdrowie, na to, jak się porusza moja przepona, jaka jest wentylacja i te wszystkie rzeczy. Więc pierwsza rzecz. Ćwiczenia to różne i też powtarzam to, czy na kursach, czy pacjentom, z którymi mam do czynienia, bo też pacjenci mnie tego nauczyli. Niektóre osoby ambitnie przerysowane ćwiczenia oddechowe zaczynają interpretować, że tak powinny oddychać cały No czas. właśnie, to dobrze, że pani doktor to mówi, że to przecież są Tu jest zupełnie duża inne sprawy. pułapka. Tak, zupełnie, bo ćwiczenia są celowo przerysowane w jakiś sposób, a ten oddech na co dzień poza ćwiczeniami powinien nas stosunkowo mało zajmować, poza na przykład tym, jeśli pracujemy nad przywróceniem oddychania przez nos i tak dalej. Więc na wszystko jest miejsce, jak najbardziej. I takie też incydentalne, zupełnie naturalne zatrzymania powietrza w momentach zdziwienia, na przykład zaskoczenia, czy spontaniczny, paradoksalny oddech, bo proszę sobie wyobrazić, też zachęcam naszych słuchaczy do takiego eksperymentu, panią również, że w tej chwili, nie wiem, pada jakiś napastnik i jaka jest nasza reakcja? I co się dzieje? Wciągamy powietrze, ale przepona idzie do góry, a nie na dół przy tym. Czyli wykonujemy tak zwany oddech paradoksalny. Jak nas coś bardzo przestraszy, jest odruchowo, ona się po prostu chowa pod żebra. I to jest paradoksalny ruch przepony, który jest zupełnie naturalny w ekstremalnych sytuacjach. Ale stosunkowo niewiele osób spotkałam, żeby nie przesadzić, nie więcej niż 10 przez te wszystkie lata w swojej praktyce, ma utrwalony oddech paradoksalny, bo na przykład dziecko w dzieciństwie, jakiś traumatyczny dom i bez przerwy przestraszone dziecko, że zaraz będzie bite albo coś mu się zrobi, wrócił pijany tata albo. Każdy nawyk się kształtuje przez powtórzenie. I taka osoba przez ileś powtórzeń nagle przepona zaczęła interpretować, aha, to ja powinnam przy wdechu zamiast chodzić na dół iść do góry. I mamy taki wzorzec. Brzuch wciągnięty, to też zaczęła pani doktor mówić, że to nie jest najlepsza praktyka. Nie służy naszemu brzuchowi, nie służy to naszemu oddechowi. Ja po tych wszystkich latach czytania, uczenia, studiowania kursów i opowiadania się za
taką teorią albo inną. Ewidentnie muszę powiedzieć, że w tej chwili jestem na etapie środka we wszystkim, bo tutaj jakby odwołam się do Paracelsusa. Różnica między trucizną a panaceum to jest tylko kwestia dawki. I tak jest ze wszystkim. Więc absolutnie wszyscy chcemy zapewne ładnie wyglądać. I teraz bardzo proszę po naszym spotkaniu również sobie zrobić następujący eksperyment. Rozebrać się albo ubrać się w coś obcisłego przed lustrem i poeksperymentować tylko z sylwetką. Proszę się zgarbić solidnie i zacząć oddychać. Zgarbienie sprawia, że siłą rzeczy brzuch zaczyna bardziej pracować. Z kolei jeśli się wyprostujemy i ta przednia ściana jest napięta, jeżeli rzeczywiście jest to prawidłowa sylwetka, czyli miednica nie jest z przodu nachyleniu, to jakby same normalne podstawowe napięcie trzyma ten tułów w dobrym kształcie. Jeżeli tylko mamy jakie takie napięcie mięśni, bo oczywiście jeżeli jesteśmy kanapowcem, który absolutnie nic nie robi, tylko spożywa łakocie, i te tkanki, mięśniowa tkanka nie jest w żaden sposób bodźcowana, no to siłą rzeczy to wszystko, co mamy wewnątrz, będzie to w jakiś sposób wypychać. Ale jeżeli tylko w miarę przyzwoite jest to spoczynkowe napięcie mięśni, to ta sylwetka bez ściągania brzucha powinna być naprawdę całkiem w porządku. Czyli lekkie napięcie może być, ale nie pewnie jakieś takie uporczywe, prawda, dla narządów wewnętrznych czy dla przepony, bo to też się chyba inaczej wtedy oddycha. To tutaj zaskoczę, jeżeli słuchają nas, tylko raz miałam okazję spotkać kobietę, której to dotyczy, a sprawa dotyczy w zasadzie mężczyzn, a mianowicie, jak można przedobrzyć to a propos tego różnicy między panaceum. No niewątpliwie pięknie wygląda ten popularnie zwany kaloryferek, mięśnie podłużne i poprzeczne wyćwiczone, ale niestety niektórzy panowie potrafią na tyle przedobrzyć, że mają tak bardzo wytrenowane te mięśnie, że one są, napięcie spoczynkowe jest tak bardzo duże, czyli one spoczynkowo są tak bardzo silne i rozbudowane, że przepona przy tym wszystkim jest za słaba, żeby rozciągnąć je na boki przy wdechu. I niestety te osoby wtedy, często ci mężczyźni, oddychają górą, bo po prostu muszą kompensować ten brak ruchomości przepony. I niestety to też może będzie dobrą podpowiedzią. Miałam kilku takich pacjentów. Młody, zdrowy człowiek, chodzący na siłownię, pięknie wyglądający i wielki stres, bo są problemy z potencją. Problemy z potencją są dlatego, że przy tym przetrenowaniu mięśni przepona nie może schodzić na dół, nie bodźcuje dna miednicy i cały, że tak powiem, efekt domina zaczyna się tutaj uruchamiać, więc no, warto, mówiąc kolokwialnie, nie przeginać w żadną stronę. No bardzo obrazowo pani doktor tu przedstawia, jak oddech zły, nieprawidłowy może wpłynąć na zdrowie. Na różne elementy. Elementy zdrowia, interesujące na pewno wszystkich. To jest koniec części pierwszej, na część drugą zapraszam na platformy streamingowe. Na odcinek 37 to będzie druga część tego podcastu.